Tej nocy Rumcaj z Hanką i synkiem po raz pierwszy nocowali w Jiczynie. Nagle tuż po północy obudziła się księżna pani. I skubnęła lekko koronkę u koszuli księcia pana. Muszę. To znaczy, mój drogi. Podaj mi tę szklankę ze słodzoną wodą. Tylko dobrze wymieszaj. Ma chérie. To znaczy, moja droga. Nie ma tu żadnej łyżeczki. O, to okropne. Co? Soka ukradła łyżeczkę. Soka, złodziejka. Słysząc to, książę pan wyskoczył z łóżka i podbiegł do okna. Warta sprowadzić tu srokę. I swoim zwyczajem zaklął szpetnie po francusku. Sacre bleu! A potem dodał. Ruszać natychmiast! Wartownik tupiąc przechodził pod oknem pokoju, w którym spała zbójecka rodzinka. Hałas obudził Rumcajsa. Nie dają człowiekowi spać. Śpij, śpij, Rumcajsie. Nie ma to jak we własnej jaskini. Nagle coś zadźwięczało, jak srebrny dzwoneczek. O-o. To nasz synek, Cypisek, upuścił srebrną łyżeczkę. A wartownik tymczasem doszedł do lasu Żacholeckiego. Obok wejścia do zbójeckiej jaskini spała sobie sroka. Skakuj no tu prędzej i marsz do raportu do księcia pana. Sroka mocno spała, a że krzyknął głośno, zgubiła piórko, ale sprytu sroce nie ubyło. A, nic z tego, nie mam srebrnej łyżeczki, Cypisek ją ma. Co robić? Na co czekasz? Biegnij po Cypiska i zaprowadź go do księcia pana. Aha. I wartownik pomaszerował z powrotem do Jiczyna. Sroka ma głos donośny, rozlega się po całym lesie. Zwierzęta zbudziły się ze snu, stały cichutko i nadsłuchiwały, patrząc jedno na drugie. Kiedy wartownik poszedł sobie, pierwsza odezwała się Sujka. Lecę do Jiczyna, muszę tam dolecieć przed wartownikiem, a wy biegnijcie za mną. Stać! Stać! Ten, kto ruszy piórkiem albo kopytem, dostanie kulę w łeb. I zadał w trąbę na alarm, żeby usłyszano w Jiczynie. Rumcaj z Hanką, nie przeczuwając nic złego, zasiedli do śniadania. Hanka karmiła synka srebrną łyżeczką, a Rumcajs solił kaszę. Nagle przez okno dobiegł daleki głos trąby i natychmiast w Jiczynie zatrąbili na alarm. Patrz, ile wojska nadciąga! Mon cher! Pamiętaj, żebyś nie wracał bez tej łyżeczki i bez Cypiska, syna tego rozbójnika Rumcajsa. Widziałaś, Hanko, z kołyski jeszcze nie wylazł, a już tyle wojska idzie na niego. Rumcajsa rozpierała duma. Hanka przycisnęła do piersi syna. Nie dasz rady, Rumcajsie, tylu ich jest. Może masz rację. Wojsko podchodziło coraz bliżej, a książę pan wydał rozkaz, żeby kanonierzy celowali prosto w mieszkanie Rumcajsa. Wtem z Żacholeckiego lasu nadleciała Sujka. Co to jest? Thank you.
jednej strony wyskoczył z bramy jeleń, a z drugiej dzik. Potem Hanka wskoczyła na grzbiet jelenia, a wyglądała przy tym jak prawdziwa królowa. Cypiska Rumcaj sposadził na dziku, bo syn rozbójnika musi nauczyć się szybkiej jazdy, a sam usiadł obok Hanki. Kiedy przejeżdżali przez bramę, Cypisek wyrzucił srebrną łyżeczkę. Dobrze, niech leży. W domu zrobię ci ładniejszą. Z sosnowego drewna. Przedstawiliśmy telewizyjny film produkcji czechosłowackiej. Scenariusz Wacław Czwertek. Opracowanie wersji polskiej Studio Opracowań Filmów, oddział w Łodzi. Plastyk projektodawca Radek Pilarz. Reżyseria Ladisław Czapek.